Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy do naszych ulubionych arktycznych rejonów, kochani. Ale wpierw, nim zaczniemy rozbudowę stańczyków, chciałbym wiedzieć, czy na pewno, czy aby na pewno mamy dość towarów, żeby zaspokoić potrzeby powiększone już nieco liczby inwestorów. Tu oto. Czy nam niczego nie ubywa? Rumu, ale to co zrobisz? Zabić takich nie można. Płaszczy nam zaczyna brakować. Okularów nam zaczyna brakować. No to słabo, słabo. A dobra, są dostawy. Od czego są dostawy, kochani? Tak czy nie? Oczywiście, że tak. Okularków więcej, że potrzeba? Dobra, się zrobi, no. Choć nie takowe powstają, proszę mi powiedzieć. To ja bardzo chętnie ich więcej przetransportuję. Okulary to chyba wszystkie tu jednak, co? Oczywiście, że tak. Szkła wam brakuje. No bła. To się tym zajmiemy natychmiast. Piachu mało. No nie muszę, będę piasek dowoził. Interes życia bym zrobił chyba, co? Jakby piasek trzeba było dowozić. Cegłów nimo. Co teraz? Proszę państwa. Kaj to będzie teraz. Dobra, 5 cegieł potrzeba. Jeszcze, kochani, rób nie, ale 5 cegieł będzie transportował. Aj, no to rusz się. No, nie 5, trochę więcej, tak po prawdzie. Ready for action. Cegły. Cyk. Stal na wszelki wypadek i łokna. Battle deck to attention. Chwyc. I już tam. Do piekor. Bytom, właśnie, jeszcze bytom nic nie zbudowałem. Zajmiemy się tym później troszkę. By było trzeba. Okularków trzeba więcej, kochani. Cisnę. Więcej hut, więcej wszystkiego. Jakby nie patrzeć. Tak, trzeba piasku więcej, bo brakuje ewidentnie. Przez co mamy opóźnienie w dostawach i przez co za mało okularów wytwarzamy. I tak dalej, kochani. Dajmy na pełnej dopłynąć pancernikowi. Już się tu spieszy. Battle Cruiser ready. Kubal. Już go tam. Transportujemy. Teraz się wszystkim, proszę państwa, zajmiemy. Proszę się o nic nie martwić. Mamy to pod kontrolą, bardzo naprawdę. Magazyn tyły. No, proszę bardzo. Już prawie. A jak tam ze stalą w rodzisku? Poprawiło się coś? Coś? Teges? Megas? Pokaż. Workforce shortage. Lepiej wam, kochani? Mordy wynasza? Your ship has returned from its voyage. No nie, dalej mam braki, ale widzę, że dostawy już pomalutku są realizowane. Dobra. To your stations. Wiadomo, proszę to zbudować i nie marudzić. Czego wam jeszcze brakuje, no? Desek, na serio? 5 desek tu bym transportował bez jaj. Dobra, załatwmy to szybko, nie wytrzymie, no. Już iść tam. Tak. Załaduj trochę rudy żelaza przy okazji, bądź tak miły. Zabierzemy do fabryki konserw. Tak. 5 desek teraz będziemy budować. Dobra, mamy to. 6 potrzeba, uwaga. Trzymajcie, bo zamorduję. Dobra, nie żałujmy sobie, gdzie ta decha.
magazynu wam brakuje w zasięgu, naprawdę? Should I scrub that mark from your name? Będzie pani zadowolona. Tam nie brakuje. No proszę, szybko. Workforce shortage. Wiem, że brakuje. Urodzisz ty? Drewnasz? Nie urodzisz. How thrilling! A renowned personage has arrived. Świetnie. Mamy to, no wreszcie. Tyle z zachodu, że kopalnię piasku jedną postawię. Może teraz zaspokoimy to potrzebowanie, kochani. Można elektryczności dociągnąć, a jakbyśmy tak właśnie postawili to i se dociągnęli do piaska elektryczności, bo to jest jedyna opcja, ja się obawiam, żeby wydajność jej zwiększyć. Nie mam takich możliwości niestety. Muszę troszkę przesunąć elektrownię po prostu. Nie możemy jej ruszyć. Confounded tricky. Prąd nie będzie dochodził, innymi słowy. Może teraz non stop będą pracować. Może się nieco poprawi sytuacja z okularami. Tego nie wiem, kochani. Musielibyśmy szkło transportować też, żeby więcej. No dobra, zróbmy to, czemu nie? Time to rummage in the... Zgadliście, kochani, kolejny statek będzie do tego potrzebny. Który już sobie budujemy właśnie. Muszę to zniszczyć, kochani, bo inaczej będziemy skazani na słuchanie tego co chwilę. Tyle, tak to zostawmy na razie. Wróćmy na chwilę. Poczekajmy na nasz statek. Statek towarowy. Nie chcemy marnować punktów wpływu na statek towarowy. Chcemy coś innego posiąść w tej chwili. My cupboards are quite... Ile ogólnie mamy na stole? 4,5 tysiąca, to do 5. Ready for a challenge. Może czas siedzibę władzy po prostu postawić, kochani. Znaczy, przepraszam, no tak, siedzibę władzy. Stawa światowa, monument. Nawet nie mam gdzie zmieścić, zobaczcie kochani. Na chwilę obecną. Just say the word. Pinglak, tak się będzie nazywał. Świetne. Good and ready. Gdzie my wytwarzamy piasek, że tak spytam? Pół żartem, pół serio. Skąd pochodzi piasek? To nie jest śmieszne, kochani. A new commission? Jeszcze ten piasek trzeba wykopać. Tutaj mamy nadmiar piachu, dobra. I nawet nie jest daleko, świetnie, więc tak to zagramy, kochani. I nawet mosiądzu jest trochę, no proszę. Czego potrzeba? Mosiądzu i tego do robienia pingli, no właśnie. Dobra. Tak zrobimy, kochani. Okulary 2. To jest pinglak. Będzie ładował piach luzem. I mosiąc, kochani. Tak. I zrzucał go oczywiście w piekorach, tak. Tam będzie ładował okulary. Hits i wrzucał je w grodzisku, jeśli łaska. Tak, tak mi to widział, dobra. Kolejny szlak handlowy utworzony, dobrze kochani. Powinno wystarczyć, mam nadzieję. Tu powinniśmy mieć dość żelaza teraz, także zajrzyjmy.
The people celebrate your leadership. Okulary rosną bardzo ładne. Maszyny do szycia troszkę spadek zachowaliśmy, dalej są nawet na szyję, bo brakuje czego. Cały czas żelaza jednak, kochani, zobaczcie. A jakbyśmy tak załadowali go troszkę na okręty. Kolejny statek, tak, trzeba odwodować, ale teraz taki do luzem przewożenia. On nam się też przyda w Arktyce za chwilę, kochani, więc to nie jest tak, że go tylko po to zwoduję. Good captain's respect. Czy możemy podkręcić produkcję? Nie bardzo już. Brakuje inżynierów, dobra. I tak to leci, kochani, jak widzicie właśnie. I tak to właśnie leci, proszę państwa. Dobra, pomalutku się rozbudowujemy, populacja rośnie. Jeszcze troszkę, kochani. I couldn't have foreseen this. Jeszcze jeden uniwersytet, że niby wam potrzebny? Nie, po co wam? Tak, niełuki będziecie. No dobra, jak chcecie, to proszę bardzo. Ależ proszę. Teraz państwo szczęśliwi wszyscy? Są państwo zadowoleni? Tak, łaknie. Zimowy wichr. Dobra, jedźmy po stałe. Na ten tyśmias. Tam też wytwarzamy je sporo. No dobra, już popłynęliśmy tu, to tu. Nie ma co tego komplikować, kochani. Jesteśmy, jesteśmy. Oj, nie ma tu dość stali, zobaczcie, kochani. Ulala, to tam. Płyńmy w takim razie, poczekamy na niego od razu. Świetne, kochani. Rozbudujmy magazyny. Niech tu się więcej stali wytwarza jeszcze. Czy jakieś surpluski wytwarzamy? Nie bardzo. Niech huty pracują na pełnej. Nic wam nie będzie. Poradzicie sobie świetnie. Zaraz się tym zajmiemy, kochani. Zaraz się tym zajmiemy, oczywiście. Nie stać ich, żeby odkupić udziały w naszych wyspach. Nie, nie zasiedlisz niczego. Właśnie, jeszcze tu mamy obok zamku, znaczy zamku, przepraszam, głównego miasta, wyspę, którą stąd też moglibyśmy złożyć żelaza. Właśnie, może stąd będziemy stał transportować, żeby było bliżej, kochani. Dlaczego nie w sumie? Dobra, zróbmy to. Jak już załadujemy tutaj stal na okręt. Może teraz wystarczy. Zobaczymy za chwilę. Płyń do grodziska tymczasem. Tu mamy dość? Nigdy nie mamy dość. Dobra, to tam popłyń. Tu oto. Już go tam. Pospieszmy się. A jak tam zresztą? Kto ci pozwolił, baranie jeden? A tam to się osiedla, jak chcesz, proszę bardzo. Możesz sobie zająć, oczywiście. Oczywiście, że możesz. Nic tam nie będzie.
Bardzo z tego obszaru roboczego jestem zadowolony. Tyle kombajnów tam musi pracować. Świetne. No i innej opcji nie ma, kochani, tutaj. Ani dla nas, ani dla nich. Battle cruiser ready. Tak, wrzucimy tu ruda. Na tej wyspie. Battle path set. Hits, hits i hits. The board is for us. I dołączmy do floty. What a thrill to adventure upon the... Just say the word. Świetne. Zostawmy to. I... Tak jest. Budujemy sobie tutaj infrastrukturę transportu żelaza. Kto nam zabroni? I za jakiej partii? Gruppenflotten? Tutaj wszystkich wyślę. Dobra, bardzo fajnie. Startling brush-footed butterflies. Nie, nie pozwalam ci zasiedlić nic. Nie radzę na to nie liczyć nawet. Jak zbudować siedzibę władzy, kochani? O, to jest pytanie. Inżyniery. I gdzie ją zbudować? Jest, oczywiście. Budujemy sobie pałac? Spróbujemy chociaż? To taki eksperymencik niewinny, spróbujmy. A noż się uda coś zbudować, chociaż nie wiem, czy się uda. A czy on musi być na tej wyspie? Nie musi, kochani. Może być tymczasowo na tej wyspie, zanim się nie wyprowadzimy. Tylko brak wszystkiego tam, okej, okay, czyli musi być. Nie mamy wyjścia, musi być na tej wyspie. Rozumiem. No pałac przy polach, coś ty partyzan. Chyba, że to z obszar nie siadł. A competitor raised a settlement. Tak, więc po co się pytali o zgodę? Tak się osiedlam jak chcą. Tu by było dobre miejsce, ale to drewno jest nam potrzebne, no. Niestety. Niestety też. Nic z tego. Czy jeszcze czegoś nam ubywa w zastraszającym tempie? Nie, wygląda na to, że nie, kochani. Dobra. Nawet pingle się poprawiły, no proszę. Kauczuku, ale to spoko. Zaraz będzie 1400 rowerków, nie będzie takiej potrzeby. Kawy, golda zobaczcie ile wyfarmiliśmy, to jest niesamowite. Świetne. Bardzo pięknie. Szampan. Ujdzie, cygara, o proszę, cygara spadają. Cygara spadają, a cygara skąd wypływają? Dobra, już wiem chyba. Not so long ago. A, dobra, dobra, fajnie. Bardzo mnie to fascynuje, ale daj sobie spokój. Tutaj musimy dostawić do cygarek coś. Oczywiście. Plantacjon tytoń tutaj postawimy sobie. Jedną. A tu drugą. Ja bym to widział tak. Dobra. Pięknie. Czyż nie piknie? Sami powiedzcie państwo. Piknie. Wspaniale, więcej tytoniu to więcej cygar, tak? Czy jakoś tak?
Bardzo proszę. Kładziny też, bo więcej nie trzeba. Bo wystarczy, prawda? Czy okładzina tu dopływa? Właśnie, o to jest pytanie moje. Powinna. Jo, bo stąd mają cygarka wypływać, właśnie. Może jeszcze jeden statek na cygara w takim razie będzie potrzebny, obawiam się. Nie możemy już Clippera zbudować, bo kosztuje wpływ, kochani. Mamy dość statków, niestety. Tak stwierdziła gra. O nie. No chyba, że inwestorka jednego więcej posiądziemy. Co państwo na to wiedzą? Teraz towarowy zbudujemy. Clipper, wystarczy. The people celebrate your leadership. Świetnie. Przyspieszmy całość. Zobaczmy, czy tych cygar wystarczy, kochani. Obczajmy to. Czy teraz będzie dość? Bo magazyny musimy też powiększyć. Tak, zdecydowanie, bo nam zaczyna brakować pomału wszystkiego. Takie mam wrażenie, kochani. Tylko ileś tych magazynów mogę postawić? No właśnie, nie za dużo się okazuje. Właśnie, nie o to chodziło. Świetnie. Tu jest jeszcze mnóstwo, zobaczcie, przestrzeni portowej do wykorzystania. Zróbmy to. Ship constructed. Nie żałujmy sobie, kochani. Chyba wystarczy. Tymczasowo. Przepraszam. Wracamy do Starego Świata na chwilę. Wysyłamy Clipper. Just say the word. Oczywiście. Tak jest. Teraz cygar powinno nam wystarczyć, mam nadzieję taką. Cygar okularków i innych gadżetów. Po co nam tu okładzina? Nie bardzo rozumiem. A, ona jest do czegoś potrzebna, rozumiem, dobrze. To może ulepszmy już cały ten moduł do inwestorów. Dobra, ilu ich mamy? Brakuje inżynierów. Oczywiście trzeba ulepszać ich dalej. Chyba nam wystarczy, kochani. Zobaczcie, kolejne nowe... Już mamy coraz więcej wpływu dzięki temu. W mieście docelowym. Dobra. Gdyby ten pałac się udało budować, kochani, choćby na chwilę. A, mieliśmy stal wydobywać to w ogóle. Pamiętam, pamiętam. Właśnie mi się przypomniało. Już się robi, już się robi. Tak. Kopalnia żelaza. A gdzie są pozostałe te? Tam mieć, mieć. Mieć to jest dla wiecie, tak? No i co teraz? No chyba tylko tędy, co? No to już trudno, połączmy. Nic więcej się nie da zrobić, obawiam się, proszę państwa. Dobra, połączona. Ogarnięta, jak to woli. Teraz tu magazyn sobie ciepniemy. I huty. Kolejne. A, węgiel będziemy kopać tu ogólnie. Gdzie jest Your ship has returned from its voyage. Zobaczmy, zobaczmy. Bardzo przepraszam. Złożę węgla. I
No idealnie, zobaczcie jak to się pięknie zbiegło. Tu będzie miasto jakieś, a tu sobie... I feel it reflects the time. Oh, impeccable timing, as always. Nie wiem, co to odzwierciedla czasu. I can't believe... Why so mean? Dobra. Dwa, trzy... Jeszcze jedno dwa żelaza, to jest prawda? Jest, zgadza się. Okej. Okay. Tak mi to widzę, kochani. Po co nam inna dróżka? Tak to zostawimy. Teraz huty, niech ruszą. Brakuje, może robotników zabraknie, ale poradzimy sobie, prawda? I z takimi problemami. Piece hutnicze. I straż oczywiście. Pchajmy ten przemysł ciężki, to właśnie tu. Ja bym to widział tak. The people celebrate your leadership. Dobra. Oczywiście straż pożarna niech to powstanie. Wiadomo. Ogólnie przy każdej kopalni niech powstanie. Z wiadomych przyczyn. Bardzo ładne. Sam widzicie, kochani, to jest zachodzą z takim Anno. Brakuje robotników. Dobrze, zaraz poradzimy sobie z tym. Proszę się o nic nie martwić. Non-aggression pact has ended. Nie, pik. Tak jak zamawiałeś. Bardzo proszę. Robotników brakuje, już się robi. A to się robi tak, proszę bardzo. Hits. I już jest plus 9. Teraz odpowiednią ilość hut musimy posiąść. 4 to za mało, jadą 6. Oto magazyn sobie postawił, tak jak pani zamawiała. Oj tam, że brakuje. Nie, nie marudź, nic nie brakuje. Robotników brakuje. Nocowy. Nie, nikogo nie brakuje, proszę bardzo. Hyc. Państwu dostępu do rynku brakuje. Coś takiego. Więcej robotników. Już się robi. Dobra, więcej chyba nie potrzeba. Populacja znowu rośnie, jak widzą państwo. Zaczyna to ciekawie wyglądać, kochani. A teraz ten okręt. Zimowy wicher. Proszę bez skojarzeń, proszę się będzie nazywał żelazny bolec i tyle. Dobra, teraz podkręćmy tu ilość stali na wyspie, jaką możemy wytworzyć. A wundla wam brakuje. Jeszcze raz. Panie kochany. Wungel jeszcze raz. Proszę bardzo. Tak jak zamawiałeś. Jeszcze wungla. Proszę bardzo. Jeszcze więcej wungla. Proszę bardzo. Tak jak zamawiałeś. Już więcej chyba nie potrzeba. Teraz podkręćmy produkcję stali na wyspie. Tak, gaz, śmegas. Troszkę szybciej, troszkę szybciej. Go
children ready. Bardzo pięknie. No i co my z tym pałacem zrobimy, nie? Gdzie by to przenieść, to całe zoo? Czy ono się tu tak zmieści luzem? Jakbym je przeszczepił tu, kochani, gdzieś. O tu. Tymczasowo. Tak zrobimy, co? Mam jakieś wyjście? Nie bardzo. To może zróbmy to, kochani. Najwyższy czas. Mieści się? Mieści się, zobaczcie. Zo będzie tu tymczasowo. A my tym samym, kochani. Uwaga, uwaga. Oto wiekopomna chwila, w której na naszej wyspie stanie... Gdziekolwiek on jest. A gdzieś był, już nie pamiętam. Jest. Pałac. Czy są państwo gotowi na to? Więc tym samym oto i w grodzisku pojawił się pałac. Mamy to, proszę państwa. Kolejny milowy krok w naszej rozgrywce. Przy tych chatkach dziwnie wygląda, ale... Kto nam zabroni? Oczywiście można go rozbudować, co od razu zrobimy i w każdym skrzydle osadzimy ministerstwo, żeby sobie zmniejszyć użycie. Zaraz się tym zajmiemy. Dobrze, pani kochana, ja wiem co trzeba robić. Pani niech tylko podaje nam skrzydła pałacowe, dobra? Pięknie, udało się, kochani. Świetnie, i tym miłym akcentem skończymy sobie, kochani, za chwilkę. Jeszcze tylko troszkę rozbudujemy nasz pałac. No przykro, jakby to państwo powiedział, nakaz eksmisji przyszedł, nie wydał. Dobra. A teraz troszkę się rozbudujemy. Może nawet troszkę się przesuniemy. Tu oto. A jest narożne? To byśmy sobie jeszcze zbudowali narożne. Świetnie, zobaczcie, kochani. Na razie tak to tak sobie zrobimy oczywiście. Tym sposobem nowy poziom pałacu uzyskaliśmy. I możliwości manipulowania, to znaczy uszczęśliwiania ludzi, to chciałem powiedzieć. Temu służy władza. Od zawsze i na zawsze. Alleluja i do przodu, kochani, udało się. Teraz tylko połączmy sobie tak roboczo i wstępnie ten pałac. Oto i on. Tu piękny dziedziniec sobie postawimy w przyszłym odcinku. Na razie to wygląda jak wygląda. Chodzi bardziej o uzyskanie skutków, jakie nam daje, czyli możliwości postawienia ministerstw w każdym pałacu, kochani. I wydawania dekretów. Proszę bardzo. Ten oto sposób. Bardzo dobrze. Ustawę o kreatywnej kuchni. 30% mniejsze zapotrzebowanie na jedzenie tym samym, kochani. I dzięki temu dobra konsumpcyjne już nie są tak niezbędne. Ale całą resztą, rozbudową pałacu, wydawaniem dekretów i polityką zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A zatem wam dziękuję i oto siedziba władzy w Grodzisku, proszę państwa. Kolejne DLC ruszone. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa!